zdrowia, szczególnie dla moich widzów i słuchaczy. Dziękuję wam bardzo. Subskrybujecie? Dziękuję również. No dlaczego zdrowia dla słuchaczy? Dlatego, że mam nadzieję, że nie jesteście znudzeni tym moim nieustannym przymulaniem, czy gadaniem, czy rozmowami politycznymi na temat tych najbliższych wyborów, które się odbędą w listopadzie 2020. W zasadzie to się jest żyć, czy umrzeć dla Ameryki. Jeżeli lewactwo osiągnie to, co zamierza osiągnąć, no co im się udało, powiedzmy, w Wenezueli. W Wenezueli wybrano socjalistę państwowo, legalnie, tak, wybrali, głosowali. No i w Ameryce, jeżeli by doszło do czegoś takiego, no to później już jest nieodwracalne. Te parę lat, cztery lata socjalizmu jest w stanie tak rozłożyć politykę, kongres i tak dalej, i prezydent, że później już demokracja w zasadzie nie ma szans powrotu. To jest to, co się dzieje, tak? W większości tych rewolucji socjalistycznych, no to był zamordyzm, mordowanie, wybijanie w Polsce. Żołnierzy wyklętych zabijali przez 3-4 lata. Ludzie, co wracali z zachodu, to ich wybijali. W zasadzie komuniści przyjechali do Lublina i tak dalej, i tak dalej. To samo było w Chinach. W Chinach oficjalny, ten legalny rząd musiał się ewakuować do Tajwanu. Na Kubie, no to pozabijali, Nikaragua, w Afryce, no większość to po prostu było zabijanie. No, ten fenomen, on jest taki wyborów wolnych, że w Ameryce 40 lat działania tych, no 70 lat można powiedzieć, tej szkoły frankfurskiej, wszystkich tych ludzi, którzy zostali wygonieni przez Hitlera, z tego względu, że tam robili czystki etniczne, no to znaleźli swoją wolność w Ameryce. No i szkoła frankfurcka, szkoła marksistowska w zasadzie zapuściła korzenie. No i po tylu latach mamy to, co mamy. Komunizm, socjalizm, po prostu tutaj ten teoretyczny jest wychwalany pod niebiosa. No i ludzie wierzą. Ludzie wierzą w ten teoretyczny socjalizm, w ogóle nie przyjmując pod uwagę tego, że praktyczny socjalizm jest jaki jest, no i teoria nigdy się nie sprawdza. Od kiedy Bernie Sanders wygrał pierwsze te trzy podejścia, no bo jest w Ameryce, no to tak powolutku przechodzą te różne głosowania, można powiedzieć. Takie głosowanie publiczne to jest w New Hampshire, no to ja byłem tam, zrobiłem różne filmiki, mam nadzieję, że tam oglądaliście niektóre. W Iowa jest tydzień wcześniej, ale to jest tylko zebranie partyjniaków. Nie ludzie głosują, tylko partyjniacy głosują, patrząc na te swoje rejony. No i jest te konwencje są takie, w różnych stanach to wszystko się przesuwa. Potrzeba 4 tysiące, no 4 tysiące bez 21 takich dedykowanych. Oni tutaj nazywają to pledge, czyli pledge, no to jest takie przysięga. Przysięga i oni jak mają, wychodzą z tych swoich stanów, no to tam, co przysięgali, że będą głosowali na kogoś, no to głosują. No i później w czerwcu jest taka konwencja i ze wszystkich stanów przyjeżdżają przedstawiciele. No i głosują. Także 3969, no potrzeba więcej niż połowę, czyli potrzeba jeden więcej niż połowę, czyli potrzeba 1990 tych takich dedykowanych. Na razie było 100
no to nie jest tak dużo. W południowej Karolinie znowu będzie 54 i tak dalej, i tak dalej. Sanders dostał 45 na te wszystkie. Pete Buttigieg, można powiedzieć, dostał 25, Joe Biden 15. No Joe Biden, no to myślę, że komuniści go sami wykończyli, po prostu zrobili ten wewnętrzną tą aferę do usunięcia Trumpa, no ale to wszystko chodziło o to, że syn Bidena brał łapówki od Ukraińców, no i frakcja bardzo komunistyczna, która nienawidzi Bidena, który jest 50 lat w polityce, po prostu go wyeliminowali. Komuniści wyeliminowali komunistę, no można powiedzieć socjalistę, żeby wsadzić komunistę. No Biden jako lewak też jest, ale nie jest ekstremalny. Sanders jest ekstremalny. Klobuchar, no to ona też tam ma tylko 7, no ta wychodzi pieprzy tam 3 po 3. No i Sanders jest na samym początku. Trzeba pamiętać, że on te wszystkie 3 pierwsze spotkania stanowe wygrał, ale strasznie mizernie. On w Iowa dostał 26%, a w 2016, kiedy był Clinton i Sanders, no to oni mieli tam, Clintonowa miała 49,8%, a Sanders miał tylko 0,2% mniej. Także teraz przy 26, no to jest po prostu, można powiedzieć, nic. Sanders teraz jest najmniej miał nawet w Iowa. W Iowa miał 26% tych głosów, a w 1988 roku jeden z tych, których miał w ogóle najmniej ze wszystkich, to było 31%. Także te wszystkie głosy rozmywają się. Sanders w New Hampshire dostał 25%, a w 2016 roku, kiedy tam startował, miał 60%. Także jednak ludzie widzą, patrzą. W Nevadzie Sanders dostał 46%, no to mniej więcej tyle, co w 2016 roku. Także widać, że w Nevadzie go tam lubią. No i skąd to się bierze? No dzieje się to z tego, że jest za dużo kandydatów. Jest za dużo kandydatów i każdy kandydat tam dostaje troszeczkę tych głosów. No jak dostaje tych głosów, no to wszystko się rozmywa. Trzech kandydatów dostało razem 56%, a Sanders dostał tylko 26%. Problem jest taki, no zagwozdka jest taka, że w Partii Demokratycznej głosy są dawane proporcjonalnie, ale są, ktokolwiek ma poniżej 15%, no to są kompletnie zabierane, no i później wszystko jest przesuwane dla tych zwycięzców. Dlatego Bernie Sanders, który mieszka w Vermont, dostał 37% właśnie w tym, jak to nazywają, granitowym stanie. New Hampshire, Nowy Hampshire, to właśnie tam dużo granitu wydobywali 100-150 lat temu. Bardzo dużo granitu, powiedzmy cały Washington był budowany właśnie na granicie w New Hampshire. Super wtorek 3 marca będzie jeszcze bardziej ciekawie, bo Bloomberg milioner, który w zasadzie będzie na tym głosowaniu, no wpuścili go jako miliardera, no to on jeszcze bardziej rozpuści całe te wszystkie głosowania. I wszyscy ci tacy pośrodku centrowi demokraci mogą w zasadzie podpaść pod ten poniżej progu 15 i będą i poodpadają, także to wykatapultuje jeszcze bardziej Sandersa. No jest to, nie mają ci środkowi, ci umiarkowani demokraci, nie mają dobrego planu, po prostu wszyscy chcą być wybrani, no i ze względów na arytmetykę po prostu
w takim tłumie, no to to wszystko się rozpada, dlatego że ludzie no chcą głosować na tych swoich kandydatów, ale rezultat jest taki, że oni odpadają i Sanders wygra. Możliwe jest, że troszeczkę Biden, jeżeli wygra w południowej Karolinie, czy dostanie tych głosów w południowej Karolinie, no i troszeczkę dostanie takiego przyspieszenia na ten super wtorek, to będą go pchali przeciwko Sandersowi. No ale to jednak nie wyjdzie. Demokraci muszą sobie zdać sprawę, zwykli demokraci, tak? Normalni demokraci typu Kennedy'ego, bo to jest właśnie to, że partia demokratyczna została ukradziona przez lewactwo. Oni zdają sobie sprawę, że te 60 milionów, które głosowało na Donalda Trumpa, między innymi ja, no to będzie głosowało. Muszą sobie zdawać sprawę, że dużo demokratów ucieka, powiedzmy, z tego super lewactwa. Może nie tyle się przepisuje jeszcze do republikanów, no ale powiedzmy już przestanie głosować. Tak, także, że Sanders jako kandydat na prezydenta, to co on spowoduje? On spowoduje to, że liczba demokratów, po prostu wyborców się zmniejsza. Także on kandydatem może być, ale czy on może być wybrany? No demokraci, większość demokratów nie wierzy, że on może wygrać z Trumpem. No, czy to jest przyszykowanie na 2024? No prawdopodobnie jest, ale ci sanderniści, wszyscy ci rewolucyjni wariaci, lewactwo całe, oni liczą na tą rewolucję jakąś. Oni liczą na to, że podniecą studentów, że podniecą młodych ludzi powyżej 18 roku życia, czyli powiedzmy te ostatnie roczniki ze szkoły średniej. Oni liczą, że podniecą się kolorowi, czyli wszyscy brązowi, czarni, część białych, powiedzmy, no Chińczycy czy Azjaci tam, Pakistańczycy, Hindusi to z reguły nie, no ale ci Hindusi, którzy trafiają do polityki amerykańskiej, no to oni wprowadzają socjalizm. Także to trudno powiedzieć, jak to jest, powiedzmy, z Hindusami. No i liczą sanderniści na to, że ludzie w związkach zawodowych będą popierali, no bo to jest budżetówka, to są powiedzmy duże podatki, pieniądze. No i to jest to, co ludzie normalni, czy umiarkowani boją się, tak? Boją się, że lewactwo po prostu proponuje największy powiedzmy wzrost systemu państwowego i wydawania w historii świata. Także, że on proponuje po prostu nieprawdopodobną maszynę do rządzenia i do rozdzielania i do zabierania pieniędzy. Wszyscy ci, którzy go popierają, oni uwielbiają to, że on chce wydawać miliardy, tryliony i tak dalej, i tak dalej. Oni go uwielbiają, że chce podnosić podatki dla, no mówi, że dla najbogatszych, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że wszyscy ci, co zarabiają, no i chce zmienić radykalnie społeczeństwo, po prostu tak jak pistoletami, nagadami i aresztowaniami staliniści i czy tam powiedzmy Jaruzelscy, cały blok wschodni zmieniał społeczeństwo, no to teraz ma być zmieniane przez głosy. No i co robi Trump, tak? Co robią republikanie? No w sumie można powiedzieć, że dla konserwatystów, dla republikanów, no to jest lepiej, tak? No jeżeli te wariactwo pokaże, jakie jest wariackie
pokaże całej Ameryce, no to jest nadzieja, że jest więcej normalnych w Ameryce niż nie jest. No ale to jest bardzo podobne do tego, co się stało w Anglii z tą Partią Pracy. Tam również Anglicy powiedzmy poddali tym radykalnym lewakom. No i później, żeby to wszystko odkręcić, no to jest, to będzie wymagało odwagi, jakiegoś kunsztu politycznego, no i przekazania społeczeństwu, że jednak trzeba być mniej lewackim niż lewackim. No ale to niestety partie lewackie mają to do siebie, że mają tych maniaków, prowodyrów, liderów, przedstawicieli, którzy po prostu zmylają całą tą resztę społeczeństwa i jest ta grupka, która popiera, no i ta szara masa, która jak owce się na to zgadza. Sanders w tym kierunku wystrzelenia na kandydata do bycia prezydentem, no konserwatyści się cieszą, tak? Cieszą się, czy są zadowoleni, czy widzą, że to jest po prostu no śmiech na sali. Także jeżeli masz amerykańskie obywatelstwo, jeżeli głosowałeś na demokratów, no to najwyższy czas zmienić, po prostu nie głosuj za socjalizmem, nie głosuj za pustymi półkami, nie głosuj za tym, od czego wyjechałeś, bo to jest właśnie najbardziej przykre, że w Ameryce mogą być ocet i puste półki. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć subskrypcję, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.